Padłem z drogi, bo mam strasz... What Transformers? Siemana meneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy sobie Beam Engine Drive, czyli coś, na co bardzo dużo z was czekało. Ja również. Kontynuuję naszą kampanię Senseless Destruction. W poprzednim odcinku zrobiliśmy bodajże 7 części tej kampanii. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie poprzedni, czwarty odcinek z Beam Engine. Dzisiaj kontynuacja, mam nadzieję zakończenie. Intro. Downhill. Wróciłem do was, ponieważ musiałem przejść wszystkie poprzednie mapki pod rząd. 7 mapek musiałem przejść, straciłem z pół godziny przynajmniej życia na to, żeby przejść je raz jeszcze. Oczywiście bawiłem się przednio, ale w te pół godziny mógłbym już dla was nagrać ten odcinek. Już nawet miałem myśli, żeby skończyć serię z Beam Engine, ale mówię, nie, no nie zrobię wam tego. No i co tutaj? Downhill. Zobaczmy, co musimy zrobić. Mamy ciężarówkę. To nowość. Mamy nowość, ciężarówkę. Mamy 20 sekund, żeby dojechać do skał, potem żeby zjechać, potem po jakimś słabym tym i gdzie dojedziemy, tam będzie dobrze. No dobra, spróbujemy. 3, 2, 1, go. No i co, rozpędzamy się. Prawdopodobnie będzie to do... Aha, 20 sekund mamy na to wszystko. Będzie to dość ciężkie do... Ojejku, to wygląda naprawdę fajnie. Już wiem, jaką będę miał miniaturkę w tym odcinku. Troszkę spadłem z drogi, bo mam strasz... What Transformers? Patrzcie na to, zamieniliśmy się w Transformersa bez kitu. No tak, dystans dobry, ale damage taki średni. Wiecie, że ja chcę złoto wszędzie, więc spróbujmy na złoto. Dobra, ale powiem wam, że naprawdę wygląda to całkiem fajnie. Tylko musimy, wiecie, no tak jakoś tym tutaj posterować, żeby jednak tutaj już zacząć skręcać. Więc tutaj zaczynamy skręcać, niech on zjeżdża tak jak powinien. Chociaż, o, dobra, idziemy ładnie, teraz prostujemy troszkę. Idziemy bardzo dobrze, chociaż widzę, że chyba zjechaliśmy z trasy. Oj, oj, oj. No dobra, teraz się nie... O! Ale damage bardzo słaby. Distance dobry, więc... Dobra, fuck it. Zróbmy jak największy damage, jak się tylko da. Dobra, lecimy tutaj z gwiazdą naszego odcinka, czyli panią ciężarówką. I tutaj zobaczcie, no pięknie to wygląda. Wyskakujemy. I teraz tak, no właśnie, teraz nie. No po prostu lecimy do przodu. I teraz zobaczcie te zniecenia. Wow! Spadła nam maska, jeszcze obrócimy się na dach i jeszcze bardziej się zgnieciemy. Aż nam silnik wypadł, patrzcie, no to jest zniszczenie totalne. O, myślałem, że maksyma dostaniemy. Czy będę miał złoto? Nie, nie mam złota. Dobra, lećmy dalej. Jump, 9. mapka, podobno jest 12, więc myślę, że akurat się wyrobimy. Jedziemy policyjnym samochodem, destroyed, okej, czyli musimy zniszczyć ten samochód naszym samochodem, w sumie to policyjnym samochodem. I jeszcze dostaniemy 700 punktów za celność. No zobaczymy, czy nam się uda, mam nadzieję oczywiście. Dobra, Highway Patrol, czyli kurde, to są takie samochody straży, jak się nazywa highway? To jest autostrada, straży autostradowej, nie wiem, czy jest takie słowo, raczej nie ma. Więc chyba nie trafimy, co? Troszkę chyba zboczyliśmy z kursu. Było bardzo blisko. Dobra, no damage'u... Ej, dostaliśmy za cel 700 punktów, maksa. Bo prawie trafiliśmy, ale nic nie zniszczyliśmy, więc zero z damage. Przejdźmy raz jeszcze, to zróbmy oczywiście. Dobra, więc wiemy już, że celność mamy dość w porządku. Tylko musimy wymierzyć, musimy jechać centralnie środkiem tutaj tej dróżki, żeby dostać się... Dobra, nie, skręciłem na końcu. Wydaje mi się, że ten skręt na końcu... Nie, idealnie. Chociaż słabo zniszczone mi się wydaje będzie auto. Aczkolwiek trafiliśmy ideolo. 220 damage'u, ale celność 100%. Czy to nam da złoto? Da nam to złoto. Spróbujmy raz jeszcze. Dobra, ostatnia już próba, bo czemu by nie? Jestem ciekaw, czemu tutaj nie mam swojej swojej tablicy manojkowej. No ale mniejsza, mamy sygnały, jak widać. Dobra, teraz wydaje mi się, że jadę idealnie, prościutko. I nawet mogłem trochę przyhamować. Oj, 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 za mocno, za szybko. Dobra, teraz odejmuję gazu trochę. Ale chyba za dużo gazu odjąłem. Oj, chyba tak. No dobra. Starczy, starczy. Wall jump, czyli skok ze ściany? Ścianowy skok, zobaczymy jak to. Stick to the path, hit this. Okej, czyli musimy drive fast. Mamy do przeskoczenia całkiem dobrze. I tak daleko jak przelecimy dalej będziemy oceniani. Nie wiem, spróbujmy, ale jak zawsze troszkę się cofniemy, bo widzę, że mamy dość dużą możliwość cofania się. Więc cofnijmy się tak długo, jak tylko możemy. Mamy bardzo ładne auto. Z przodu wygląda to jak takie BMW, z tyłu jak może też BMW. Dobra, wystarczy cofania, myślę, że... Aha.
To chyba wystarczy. Dobra, teraz bez kombinowania. Jestem znany z tego, że lubię kombinować, ale teraz tak, musimy się trzymać drogi, tam było napisane, i bardzo szybko jechać. I w sumie bardzo szybko jadę i teraz tak, idealnie uderzyłem, znaczy tak mi się wydaje. Zależne czy, chociaż nie no, tak średnio w sumie uderzyłem. Ale to my mieliśmy jak najdalej polecieć, no i polecieliśmy całkiem daleko. Wydaje mi się, że dalej już nie można. Jeszcze mogę podjechać. I tak, distance maksymalny, ale damage bardzo słaby i bardzo mało punktów. Jeszcze raz trzeba. Dobra, więc tutaj podjedziemy kawałek na takim półgazie. O, i teraz damy na maksa gazu, żeby jednak nie wylecieć tak, wiecie, maksymalnie w górę tego, tylko w... O, tutaj na przykład. Tutaj już damage wydaje mi się, że taki całkiem znośny. Jeszcze spadliśmy na bok i jeszcze na drugi bok, na dach i w ogóle, no... Wydaje mi się, że teraz będzie max. 600 na 600, 200 na 200. Mua! Ideolo. Lecimy dalej. Highway, czyli 11 mapka, przedostatnia prawdopodobnie. I znowu, znaczy nie, my nie jechaliśmy jeszcze tym drag racerem, ale ścigaliśmy się z nim, jest bardzo szybki. I teraz tak, musimy to ominąć. Myślę, że to nie będzie za trudne zadanie, co? Okej, go. Zobaczmy na początku. O Jezu, jakie to ma przyspieszenie, już jedziemy prawie 200 na godzinę. Jak mamy to ominąć? No mogę na przykład sobie zjechać tutaj, nie? Ojejku, tym się nie da sterować prawie. A co tam jest? Jakieś skały czy coś? A, no to jak ja mam to zrobić? Halo! O co chodzi? Dobra, rozwaliliśmy się i co teraz? No, niby nam się udało, no, ale dystansu tylko 33 z tysiąca przejechaliśmy, więc całkiem słabo. Spróbujmy raz jeszcze. No dobra, spróbujmy. Teraz się rozpędza. O Jezu, jak to się rozpędza, no zobaczcie na to. Więc wydaje mi się, że muszę przejechać pod tą... pod tą przyczepą. Tak? Przyczepa czy naczepa? Chyba przyczepa. Ojejku! Nie widziałem, że tam jest wyskocznia! Więc już wiemy, co trzeba zrobić. Ale no wkleiliśmy się w tą przyczepę jak, nie wiem, jak naklejka w zeszyt. No, to było potworne. Wątpię, że żeby naczepa przeżyła ten wypadek. To było straszne. Dobra, próbujemy raz jeszcze, ale już teraz przynajmniej wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba przeskoczyć nad tą tutaj, tam jest wyskocznia, tylko strasznie mnie znosi. Strasznie mnie znosi! Ale skoczyłem, dobra, lecę dość daleko. Zahaczyłem o ścianę. O tutaj, o wszystko. Wgniotłem się w kamień, więc dość duży damage zrobiliśmy, jakby nie patrzeć. I wydaje mi się, że całkiem daleko poleciliśmy, więc znowu liczę na max max. Liczę na max max, musi być max max. No i dobra, max max nie ma, bo jest tylko distance, więc jeden max może być, ale też bardzo słabo, powiedziawszy by szczerze. Spróbujmy raz jeszcze. Dobra, jedziemy i teraz tak, muszę bardziej się trzymać, troszkę bardziej tutaj prawej strony. O, teraz myślę, że będzie lepiej, ale wyskoczyć troszkę bardziej w lewo. O, teraz lecimy dość tak środkiem, bym powiedział, tej drogi. O nie, znowu wkleiłem się w ten sam kamień, ale jeszcze lecę, nie poddaję się. Więc teraz wydaje mi się, że dystans jest naprawdę daleki. Trzymam jeszcze gaz, żeby jeszcze coś tam podjechać. No i zatrzymałem się tak mniej więcej po środku, dalej lecę, więc tutaj każdy metr, każdy centymetr już się liczy. Wiecie, to jest tak jak macie dziewczynę i małego pindola i ona wam mówi, nie martwcie się, nawet centymetr jest ważny, więc dużo zdobyliśmy, prawie maksa. Nie wiem, o co chodziło mi z tym w porównaniu, ale wiecie, no znacie mnie, wiecie, że ja tak często mam. Więc bardzo dobrze nam poszło, przechodźmy do kolejnej i prawdopodobnie ostatniej mapki w tymże... w tejże karierze. Przejdźmy dalej. A nie, to już koniec. 11 mapek było. Więc, a zobaczcie, te ostatnie mapki wychodziły nam całkiem dobrze. Nie przeszliśmy Senseless Destruction tylko dlatego, że te pierwsze dwa tutaj jakoś udało mi się skipnąć. Znaczy skipnąć, no po prostu nic nie robiłem. Tutaj jechałem tylko po to, żeby zaliczyć. Więc tak czy siak wyszło dobrze, ale to by było na tyle. Dobra, jako że dość krótko prawdopodobnie wyszły te wszystkie tutaj nasze kampanie, to zrobię jak zawsze zresztą jeszcze jedną mapkę, która nazywa się Jumps. I tutaj są skoki i było napisane, że prędkość robi znaczną różnicę, więc spróbujmy. No i faktycznie już chyba wiem, o co chodzi. A prawdopodobnie o to, więc spróbujmy to przejść. Dobra, tu na szczęście nie muszę czekać 5 minut na ekran ładowania cały ten i go powtarzać, więc tutaj tak. Tutaj trzeba z troszkę mniejszą prędkością. Tutaj też z troszkę mniejszą. Wjechaliśmy tutaj, tutaj też z troszkę mniejszą. Tutaj możemy już z większą. I to koniec, już tak? I to już? No pięknie. I teraz mogę co, sobie free roama robić? Mogę sobie jeździć? Nie. Tak, mogę free roama, więc zobaczmy, co tutaj ta mapka oferuje. Tam są... to jest chyba ta trasa, którą robiłem wcześniej, prawda? Te takie, wiecie... O, tutaj... Co tu jest? Czy jest jakaś mapka,
żeby jeździć pomiędzy tymi wszystkimi. Tutaj by się trzeba było jakoś fajnie rozpędzić. I można było robić bardzo fajne tutaj jakieś kombinacje powierzchniowe, życiowe. Trochę chyba się uszkodziłem, okej, ale mogę dalej tutaj sobie jeździć. Nie wiem, na przykład wyskoczmy sobie z takiej tutaj półeczki. Covet nazywa się tak nasz samochód. Przypomina mi on tak naprawdę nic. Jejku. Szkoda, wiecie, jestem przyzwyczajony, że się w locie też kontroluje auto. Tutaj niestety nie ma czegoś takiego. Wjedźmy na tą platformę, bo jestem ciekaw, czy mogę wjechać na tą... Bo to była chyba ta trasa, wiecie, którą robiliśmy... tak, to było chyba to. Tu był ten zakręt taki dość taki ostry. I potem się na górę jechało, tak? Czy to nie było to? Nie, to nie było to. To jest jakaś inna mapka. Tak, bo są dwie w sumie te mapki takie podniebne. Może to jest właśnie któraś z tych... Z tych innych, tak, tamto obok to chyba było to. Dokładnie, a to jest coś nowego. To obok, tak, to obok to było to na pewno. A to jest jakaś inna mapka, więc to jest prawdopodobnie druga z tych mapek, którą też przejdziemy w którymś tam odcinku. No dobra, ale na dzisiaj już się trochę porozwaliliśmy, trochę pobawiliśmy, myślę, że starczy. Tak więc jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek z Beam Engine, to koniecznie zostawcie lajka. Jeżeli podobał mi się ja i chcecie więcej odcinków, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. Na dzisiaj też wszystko, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się, pa pa. Franciszek z tyłu poprosił o podanie, więc, a mówię, nie ma sprawy, Franciszku, trzymaj.